Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w recenzji kart Tarota. Te karty Tarota dostałam w paczce, teraz właśnie w okresie adwentowym. Bardzo mi się one spodobały. Pudełeczko tych kart jest takie odzwyczajne. Słuchajcie, Arcanum Tarot. One jak widzicie nie są duże, bo tutaj do klasycznych, gdyby je porównać, to nam o nawet pudełeczko tyle odstaje. Są troszeczkę mniejsze niż normalnie, ale powiem Wam, że są bardzo ładne. Ja je może gdzieś kiedyś jakoś widziałam. Nie zwróciłam jakiejś większej uwagi. Dopiero jak mi faktycznie tak przyszły do rąk, to tak. No one są śliskie, zważywszy na to, że to jest świeża talia, jeszcze nie przetasowana nawet, żeby Wam ją pokazać po prostu i zwyczajnie. Zaczniemy może od tyłów, które są rewelacyjne. Ja zobaczę, czy ze światłem będzie się odbijało. Tak patrzę, wiecie, żeby była jak najlepsza jakość. Tu na stole światła, co tu nie pomogło. Dobra, to będziemy kombinować. Tutaj wyłączę i chyba lepiej widać. Te tyły są naprawdę bardzo ładne. Piękny kamień. Takie trochę vintage, ale trochę takie magiczne. Bardzo mi się podobają. No i zobaczcie faktycznie porównanie. To są z tych takich mniejszych kart Tarota. Ale powiem Wam, że wizerunki są zacne. I teraz sobie przelecimy przez te wizerunki. Zaczyna się od wielkich arkan. Zazwyczaj w talii mi się głupcy nie podobają. No tak po prostu niekoniecznie są malowani super. Ten jest taki przyzwoity, bym powiedziała. Ma troszeczkę kostiumu stańczyka, jest pies, jest przepaść. Tu są znaki zodiaku wokoło niego. Dosyć ładna estetyka. Zapalisz, Dorota, światło jak ten? Może będzie lepiej? Będzie lepiej. Dobra, o, i teraz mamy najlepiej. No, ale reszta kart już jest po prostu cudna. Są to karty, które wyglądają na malowane jako grafika komputerowa, nie, że są wklejane zdjęcia, czego nie znoszę w kartach. Ale zobaczcie, mak. Mamy czerwoność, mamy moc sprawczą, mamy wszystkie przedmioty na stole. One są utrzymane w łajtowskiej energetyce, aczkolwiek są kompletnie inne wizerunkowo, są śliczne. Piękna kapłanka w niebieskościach, tak jak powinno być. Po prostu kolory tutaj grają główną rolę. Mamy koronę księżycową, mamy wiedzę kart Tarota, tory. Mamy dwie kolumny. Naprawdę no, piękna jest. Kapłanka jest piękna i równie jestem zachwycona cesarzową. W zielonościach Wenus. Tu się kolory zgadzają. Zobaczcie, cesarz czerwony, orzeł, jabłko, buława. To wszystko jest inny rysunek, ale to wszystko, co na marsylskim, na łajtowskim jako symbole, to tu po prostu istnieje. Kapłan purpurat, typowy kapłan, bez kombinowania. O, kapłani różnych religii, coś. Nie, to jest po prostu tarotowa symbolika. Kochankowie. Przecudna para ślubna. Nie ma może amorka, ale jest strzała amora. Jest jabłko Afrodyty. Fontanna uczuć. Rewelacje. Rydwan typowo w cesarstwie rzymskim. Jest patrycjusz, senator z czerwoną togą. Wjeżdża, veni vidivici wręcz. Naprawdę rewelacja. Siła, kobieta z lwem. Ona nawet go nie musi ułaskawiać. Patrzą w jednym kierunku. Pustelnik, widać drogę, widać oświaty, kaganiec. Oczywiście pustelnik na przykład jest zwrócony w przeszłość, czyli w lewą stronę w tych klasycznych taliach Tarota, ale wiecie, ja tyle lat pracuję z Tarotem, że tak naprawdę ja tą symbolikę mam już wrytą w głowę, więc której talii bym nie użyła? Jeżeli tylko umiem ją rozszyfrować, że to jest pustelnik, bo wygląda na pustelnika, a nie na przykład trzy złote rybki, nie? Na karcie, to już cała reszta w głowie się otwiera szufladek. Koło fortuny, symbole czterech żywiołów. Ktoś obraca tym kołem. Na marsylskim klasycznym u góry jest sfinks, na dole małpki. Rewelacja.
Zobacz, jaka piękna sprawiedliwość, cała postać kobieca. Cudowna. Cudowna po prostu. Wisielec. Nie straszy, tylko tańczy na linię. Tak? Piękna sprawa. Śmierć jest cudna. Też nie straszy. Ma kwiaty życia. Ma miecz śmierci. Nie widać twarzy. Wokół ścielą się kości. Rewelacja. Umiarkowanie. Diabełek. Wieża, która nie straszy, a jednak widać, że piorun dupnął w konstrukcję. Zobaczcie, jaka piękna jest gwiazda przelewająca wodę do wody. Cudowna. Księżyc. Jaki piękny. Słońce. Sąd. Świat. Hermafrodyta. Tutaj bardziej kobieta, ale nigdy nie wiadomo. Cztery żywioły, czterej ewangeliści w klasycznych. Orzeł, byk, anioł. Także. No i zaczynamy blotki. Tutaj zawsze z blotkami, to ja się boję, żeby nie było samych wizerunków, że tam dwa puchary to tylko dwa puchary, ale nie. O, zobaczcie, tutaj karta kochanków w dwójce pucharów. Duża zgodność, prawda? I to idziemy po kolei teraz i zobaczcie, trzy puchary, przelew, przesyt, tutaj trochę z Crowleya, takiego klasycyzmu. Czwórka pucharów, to wszystko widać. Piątka pucharów, trzy odwrócone, dwa pełne. Szóstka pucharów, dzieciaki. Pięknie jest zrobiony ten tarot. Jest symboliczny. Od razu wiadomo, jaka ta karta. Tu się bardzo wszystko ślicznie kojarzy. Postacie są nieprzerysowane. Są piękne. No dla wody zobaczcie, niebieska para. Nawet rycerz ma tą samą niebieskość. Tutaj w tej talii naprawdę główną rolę grają kolory. Ona jest tak kolorystycznie dopracowana, że to się w głowie nie mieści. Jest przecudowna. Monety mamy w zielonościach, zobaczcie. Ziemia, nie? Super. Już czwórka monet. Piękne. Piątka monet. Ten witraż kościelny. Szóstka monet to rozdawnictwo, te ręce wyciągnięte. Tu się wszystko zgadza. Czekanie siódemki monet. Rewelacja. Naprawdę nie mieszamy się. Nie mieszamy się. To nawet zgodnie z wizerunkiem White'owskim. Ogród nasz piękny. Ptak. Dziesiątka monet. Danto Abi. No i zieloności, też zielona szarfa, rycerza monet, zieloności dla monet. Buławy, ogień, nie inaczej, czerwień, acz nie rażąca w oczy. I zobaczcie, te pozycje, postawy, one są tak white'owskie, że tymi kartami będzie się cudownie stawiało. Karty nasze pomponiary, czyli czwórka buław, piątka buław w walce. Tutaj mamy przeciąganie liny. Te buławy, one nie są w skrzyżowaniu pentagramowym, takie jak bywają w Rider-Waite, ale mamy to przeciąganie liny. Szóstka buław, też troszeczkę inaczej buławy, bo tam tłum ma prosto, a tu jest ta, ale jest wieniec laurowy, widać. Siódemka buław, walka. Ósemka buław, no, z łuku strzela. Rewelacja. Tutaj mur płot. Dziesiątka przeciążenie, nie na plecach, ale jednak dźwiga. No i dworskie. Czerwieniach. No zobaczcie, zobaczcie, jaka ona jest czarownica. Jest kot. No to jest po prostu wielkie wow. Jest po prostu piękną kobietą. Z dostojnym mężczyzną. Super. Normalnie ona patrzy wprost, ale to tak jak mówię, ja tyle lat stawiam karty, że ja te wszystkie symboliki karciane tych trzech podstawowych talii, czyli Crowley, White, Marsylski znam. Mam w głowie wybite te obrazy. Więc mi to nie przeszkadza. Dla początkujących to bardziej będzie znaczeniowo niż symbolicznie, wiadomo. No bo tutaj te postacie, które mają... on patrzy w dobrą stronę akurat, bo król buław też jest tak zwrócony często w tych klasycznych. No i miecze mamy takie powietrzne, takie trochę szaro, mgliste. Dwójka mieczy, jaka piękna. No to są przecudne karty, słuchajcie. Przepiękne. Tutaj wszystko widać. Wszystko się zgadza.
jeszcze na dokładkę, są naprawdę ładne. Jak z tasowalnością, jeszcze nie wiem, dziesiątka mieczy tutaj kobieta. Leży, nie mężczyzna i nie w plecy, tylko w bok wbite, no ale jak gdyby wiemy, co to jest za karta. Paś mieczy nie trzyma miecza wprost. Także rewelacja, super to wygląda. Piękna tarotowa para. Rewelacyjne. I właśnie te miecze, one są takie ślicznie, ślicznie szaro-błękitne, jak to żywioł mieczy ma w zwyczaju. Mam nadzieję, że Wam się ta talia podobała. Tak jak mi, jest rewelacyjna. I co? I dajcie znać, czy Wy też kupilibyście sobie tą talię, czy Wam się podoba. No mi bardzo, bardzo mocno. Tak jak mówię, ta tasowalność, no to zobaczymy, jaka jest. Natomiast cała reszta rewelacyjna. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pam!